W pewnym królestwie żyła sobie przepiękna, cudowna królewna. Miała fantastycznego adoratora, który nieustannie obdarowywał ją niezwykłymi prezentami. Któregoś razu dostała od niego ogromną paczkę, bardzo pięknie zapakowaną, obwiązaną cudownymi wstążkami, naprawdę niezwykłych rozmiarów. Królewna niezwykle się ucieszyła, pomyślała, że ten prezent będzie naprawdę bardzo wyjątkowy. Szybko zdarła opakowanie, otworzyła paczkę i ku jej zdumieniu zobaczyła, że w środku jest wielka, armatnia, trochę brudna, trochę poszczerbiona, armatnia kula. Królewna bardzo rozczarowana, zniechęcona i zniesmaczona wzięła tę kulę i rzuciła ją na ziemię. Jakże się zdziwiła, kiedy kula, padając na ziemię, rozłupała się na pół. I okazało się, że w środku jest mniejsza kula, srebrna. Księżniczka zaciekawiona wzięła ją w ręce, ale zobaczyła, że to jest po prostu srebrna kula. Zaczęła ją obracać i obracać, nagle dostrzegła, że jest na niej jakiś malutki przycisk, więc wcisnęła ten przycisk. Ku jej zdumieniu okazało się, że srebrna kula otworzyła się i w środku okazało się, że jest małe, bardzo pięknie zdobione, całe złote pudełeczko, zamknięte. Z ogromną ciekawością otworzyła to pudełeczko i zobaczyła w środku piękny pierścionek. Wzięła go do ręki, zaczęła mu się przyglądać, zaczęła go podziwiać i zobaczyła, że na wewnętrznej stronie tego pierścionka jest napis. Kiedy wzięła powiększające szkło, zobaczyła, że jest tam napisane: jesteś miłością mojego życia, kocham cię. Poszukiwanie prawdy, poszukiwanie Królestwa Bożego, poszukiwanie Pana Boga, to jest właśnie taki proces. To jest zawsze proces przechodzenia od tego, co na początku wydaje się wielkie i fascynujące, a potem okazuje się za duże i niezbyt fascynujące. Potem okazuje się mniejsze i coś odkrywamy, ale to znowu nie to. Potem znowu coś odkrywamy, ale to znowu nie to. Potem znowu coś odkrywamy, aż w końcu, na samym końcu okazuje się, że ktoś nam powiedział: kocham cię. Czymś takim jest Pismo Święte, które trzeba odkryć warstwami i warstwami i warstwami. Czymś takim jest nauka Pana Boga, którą trzeba odkrywać warstwami i warstwami i warstwami. Kimś takim jest każdy człowiek, którego trzeba odkrywać warstwami i warstwami i warstwami. Masz cierpliwość i próbujesz, nie zniechęcasz się.